plamy po trawie, a wiadomo, że w domu pełnym dzieci takie są na porządku dziennym, usuwa szmatką nasączoną wodą utlenioną z dodatkiem amoniaku lub wciera w plamy z siadłem mleko i zostawia na całą noc. I znów dzieciaczki czyste mogą się tarzać po trawnikach. Jeżeli któreś z dzieci w Andrzejkową noc utytła ubranie woskiem, Basia czeka, aż wosk wyschnie i prasuje zaplamione ubranie przez papierową chusteczkę higieniczną, ręcznik papierowy lub w przypadku braku powyższych zwykły papier toaletowy. Temperatura rozpuszcza wosk, a papier pochłania. To takie proste i takie skuteczne, że aż się cieszy Basi Micha. Czyje dziecko lubi szpinak? Ręka do góry. No właśnie, dwie ręce przed telewizorami się uniosły. No więc dzieci Basi nie należą do wyjątków, dlatego plują szpinakiem ile wlezie. Basia z uporem maniaka wciska im szpinak, bo to zdrowe i należy jeść. A potem z tym samym uporem usuwa plamy, pocierając surowym ziemniakiem. Wiedzieliście, że tak można? Znów te same dwie ręce. Kolejny szlagier wśród uciążliwych dziecięcych zaburzeń. Guma do rzucia. Basi nawet guma nie straszna. Ubranie lub but z przyklejoną gumą wkłada na pół godziny do zamrażalnika. I po prostu zeskrobuje zamrożoną gumę ku niezadowoleniu dzieci, które liczyły na nową bluzę. Basia jest tradycjonalistką i dlatego jej dzieci piszą w szkole piórami atramentowymi. I co za tym idzie, dokładają Basi od plamiarce roboty. Ale i na to Basia ma patent. Sok z cytryny okazuje się niezawodny nie tylko na plamy, ale również na atramentowe palce. Basia dostaje od nas tytuł super odplamiacza i szóstkę. Brawo, Baśka! Odsapnij, bo się zajedziesz.